proszę mi powiedzieć, co skłoniło Pana, aby zaprosić do współpracy no, muzyka, osoby, która nie ma styczności ani nigdy nie pracowała przy filmie? To, że on jest, no, ale to mu dawało to, otarcie się o występy na estradzie, czy jakby obcowanie z tłumami, więc to jest pewnego rodzaju pokonywanie tremy i pewnego rodzaju otarcie się o publiczne występy, to jest niebagatelne. Ale oczywiście to nie, to jak on by nie był muzykiem, tylko był na przykład, dziennikarzem, zdecydowało to przede wszystkim jak wygląda, że chcę się na niego patrzeć. Widziałem go w telewizji pierwszy raz na ekranie w jakimś wywiadzie i chciałem na niego patrzeć, bardziej niż na tego prowadzącego, więc to jest dobrze. Później, ponieważ miałem rolę i on jest trochę podobny do młodego von Ribbentropa, Adam jest podobny, więc to się jakby jedno na drugie nałożyło. Oczywiście to też była nie wiadomo, jak on sobie z tym poradzi. On był tak zdyscyplinowanym, tak skromnym, tak jakby zdającym sobie sprawę ze swoich ograniczeń i jakby ze swoich pierwszych kroków, że naprawdę bardzo polegał na kolegach aktorach, szczególnie on ma dużo scen z Robertem Więckiewiczem, który gra Adolfa Hitlera, no to musiał mieć no po pierwsze tremę, a po drugie, ale z drugiej strony czerpał od najlepszych, więc to też było ważne. I jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobił Adam w tym filmie. No bo o Robercie za mało się mówi przy okazji mojego filmu, ale wiadomo, kto to jest Robert Więckiewicz, więc to jest postać, która każdy film ożywia jak usta sztucznym oddychaniem. Jakby nawet film jest nieżywy, to Robert Więckiewicz go ożywi. No właśnie, chciałam zapytać o Roberta Więckiewicza, dlatego że to jest niezwykła postać w mojej opinii. I proszę mi powiedzieć, bo to nie jest pierwsza Pana współpraca z nim. Dlaczego Robert Więckiewicz? No bo jest dobry, bo jest bardzo dobry, bo jest świetny, bo jest genialny. No Robert Więckiewicz pasował do tej postaci też. Gdzieś w jakimś poprzednim filmie, który ja produkowałem, grał nauczyciela WF-u, który był alkoholikiem i tam to się nazywało Wszystko będzie dobrze. Miał takie zdjęcie, gdzie miał to grzywa, mu tak spada na oczy i któregoś dnia to zdjęcie zdecydowało, że pomyślałem o nim jako o Hitlerze. Ale z Robertem się spotkaliśmy rzeczywiście dawno, bo to przy filmie Pieniądze to nie wszystko, to było no, już prawie 12 czy 13 nawet lat temu. I ja wiedziałem, że to jest aktor, jak go pierwszy raz zobaczyłem na próbnych zdjęciach, wiedziałem, że to jest aktor, który ma potencjał. Nie wiem, czasem wiem o aktorze tak. Spojrzałem mu w oczy, wiedziałem, że to jest... Nie miałem dla niego roli w tym filmie dużej, no zagrał tam malutką rolę. Potem następny jakiś robiłem film i też nie miałem jakiejś specjalnej dla niego propozycji. Jakieś epizody, ale zawsze go chciałem mieć, ponieważ go lubiłem prywatnie i wiedziałem, że to jest taka postać, która ozdabia film. No i jak pisałem scenariusz Vinci, to początkowo pisałem jedną rolę dla niego, tą, którą w końcu zagrał Jacek Król, to tego górnika takiego, który nie pamięta twarzy. Ale potem jak już doszedłem, napisałem i zacząłem obsadzać, to zobaczyłem, że nie mam postaci na główną rolę. No i myślałem, dlaczego nie robię? No i tak to się zaczęło. I ta piękna przyjaźń trwa już kolejny film. No on gra w każdym moim filmie później. Grał i w Koniu Trojańskim, i w Kołysance, i teraz... I póki mi sił starczy, to będę dla niego pisał rolę. Dobrze, a proszę mi powiedzieć tak od siebie. Co Pan zamierza w najbliższym czasie robić? Znaczy, jakie są Pana plany, tak? Bo no, premiera w październiku. No właśnie, to są moje plany. Październik się skończy i co dalej? No zobaczymy, jak film wypadnie. Ale to są najbliższe plany i to te plany zajmują mi dużo czasu i będę miał październik pod znakiem premier, bo to nie będzie tylko jedna premiera w Warszawie, ale kilka jeszcze na całej Polsce. I no strasznie oczekuję tego filmu, rzadko którego mojego filmu, jak on się sprawdzi w zderzeniu z publicznością. Od tego też zależy, co ja będę dalej też, znaczy w jakimś sensie. Mam też jakieś plany teatralne, w teatrze telewizji mam różne propozycje i chyba coś będę robił. A przede wszystkim piszę sztukę dla jednego z teatrów, nie warszawskiego, więc nie mogę za dużo zdradzić, ale piszę sztukę i tak na dzisiaj, jak mnie Pani pyta, co ja robię, to ja piszę właściwie tę sztukę najbardziej. A nic więcej nie mogę powiedzieć. No zobaczymy, co będzie. No, na film kinowy, fabularny, trzeba mieć bardzo dobry pomysł. I takie bardzo dobre pomysły mi się ma rzadko. No więc mam nadzieję, że może mi spadnie coś do głowy. Mam zazdroszczę Woody Allenowi czy Almodovarowi, którzy mają pomysły dobre albo niezłe co roku. No, ale może jestem za leniwy. Za mało o tym myślę.
A może nie, zobaczymy. Bardzo czekam na premierę Ambasady i jestem strasznie ciekaw, czy dobrze myślałem, bo ja mi się wydaje, że coś otworzyłem nowe drzwiczki. I zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję.